The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Łogniem się z wami, witam. Sorry, za bardzo mnie kusiło. Ogarnąłem sobie, że to jest to miejsce. O, nawet jest, 21B. Oczywiście ogarnąłem to z pomocą poradnika, nie samemu, bo samemu nawet tutaj nie przyszedł, żeby sobie pochodzić po bulwarze Elysium, poszukać tego miejsca. Co było w sumie tak naprawdę najbardziej inteligentną opcją, jaką mogłem zrobić, no ale... Ja się tą inteligencją niestety... Nie... Sam. Dobra, zobaczmy. List. Czy bardziej klucza z tego listu. Mamy save. A, i właśnie, a propos. Też wymienię sobie ten przetwornik na ten kwasowy. Bo mamy teraz, walczymy teraz głównie z przeciwnikami, którzy walczą kwasem, więc to akurat będzie lepsze. Co jest tutaj? Kwarc i strój myśliwski sobiego doktora. Jak dobrze. Dobra, niestety widzę, nie ma tutaj nic więcej, ale dla samego tego kwarcu jestem rad, że tu byłem. Żeżem tutaj przyszedł. Kurde, ta broń to wygląda jakby była skąpana po prostu w ogniu po użyciu tego kamienia szlifierskiego. Ale dobra, lecimy do hotelu w takim razie. Teraz lecimy na szybko do Jeffetta, wpakować kwarc i odblokować dzięki temu nowe ulepszenie w naszej postaci. Teraz, co ja tam odblokowałem? Chyba zdaje mi się, że kolejną ampułkę leczącą, czy tam ogniwo? A nie, jeszcze nie, dobra. Dobra, muszę to jeszcze ściszyć, czemu mi to wadzi. Dobra. Łączony unik i punkty baśni. Nie powiem, jedno i drugie byłoby spoko, ale póki co nie jest mi to jakoś mega potrzebne. Tu mam dwa kwarce w ogóle! Okej, to teraz będziemy mogli odblokować jakąś nową tą. No to okej. To co? Dodatkowe ogniwo pulsu. Wstawanie z unikiem. Dobra, amulet jest mi zbędny akurat, póki co. Ale kurde... Jak mam wybierać, to z tych trzech, które tu mam, jako pierwsze, poza tym pulsem, biorę to odzyski, te zachowanie odzyskania gardą, bo to naprawdę może się zajebiście przydać. I jest. Dobra, mamy tutaj drugi. Poprawa zniszczeń. Zwiększa poziom zniszczeń jest zdecydowane przeciwnikom przy danej gardzie doskonałej. Okej. Okay. Poprawia atak, kiedy są rozładowane ogniwa. Poprawia atak ogłuszeniem ataków z uniku i z wypadu. Poprawia atak przy maksymalnym poziomie wytrzymałości. Aha, czyli na jakieś... Jeden cios tak naprawdę, więc po co mi to? Co jest dalej? Zwiększa efekt uzupełniania ogniw pulsu. To jest dobre. Obniża redukcję odzyskiwania gardą. Aha, i czemu miałbym chcieć to wziąć? Obniża obrażenia otrzymywane podczas ataku ładowanego i przy używaniu kunsztu. Poprawia odporność na związane z atrybutami zmiany statusu. To też nie jest złe. Ale jak miałbym brać, to wziąłbym prędzej odzyskiwanie pulsu. Tutaj mamy co? Obniżenie zużycia legionu, kiedy masz mało zdrowia. Zmniejsza ilość energii zużywanej podczas do sprintu.
Obniża redukcję wytrzymałości broni przy atakach po uniku i w sprincie. Obniża zużycie energii przez wszelkie działania, kiedy ogniwa są rozładowane. Okej, okay, to jest niezłe. I co jest tutaj? Wydłużenie efektu... Dobra, czyli na przykład ta plama ognia bądź prądu będzie trwać dłużej. Wydłuża czas działania kamieni szlifierskich, obniża utratę ergo od trafień, poprawia efekt działania katalizatorów baśni. Dobra, to tak. Dodajemy sobie poprawę odzyskiwania ogniw. I... tutaj... Może to zużycie energii? Dodaję baśń, obniża zużycie energii do ataków ładowanych. Zwiększa efekt ładowania zbiornika. Aha, dobra, ale nie, to z tego zbiornika to jest, że itemu, czyli to nie jest ten... To nie jest tego mojego normalnego zbiornika, to dobrze, że ja go jeszcze nie wziąłem. Zwiększa limit, to jest mi tak średnio potrzebne. Więcej mogę nosić, wydłuża czas działania kamienia. I dobra, te dwa są takie sobie. No tak, a stąd nie wezmę, bo mam tego. Bo już jedno z tym wziąłem. Okej. Okay. Poprawia atak, kiedy są rozładowane. Kurde, nie wiem. Ale jak mam tak totalnie wybierać, to pewnie bym wezmę chyba sobie to. Bo ze wszystkiego, co tu widzę, to jest akurat najlepsze. Dobra. Cyk. I dziękować. I teraz będę myślę celował, może nie w ogniwa jeszcze, a na przykład to wstawanie z unikiem, bo to już by się niejednokrotnie przydało. Tak więc, dziękować. Nie pamiętam za... Nie, czekaj, za ten kwarc. A no tak, za tego minibossa dostałem ten kwarc. No, to miał... Miałem go, kurde, wstawić, a finalnie tego nie zrobiłem. Ale nawet dobrze, bo... Nie... ten... Nie latałem jakoś tak bez sensu. Tylko na szczęście udało mi się tak fajnie... W sensie, od razu mi się udało dwa kwarce wykorzystać, a nie wykorzystałem jednego, po czym musiałem iść i zaś się specjalnie cofać. Tylko od razu akurat wykorzystałem dwa. Pytanie brzmi, co mnie czeka w tym miejscu? Poza tym, że tutaj nie mogę przejść... Dobra, czy mogę to zapalić? Ty, mogę! No, patrzcie, wypalą to normalnie. I się nie zalewa! Dobra, tu wypalamy! Wypalamy ile wlezie. Dobra, to się troszkę zużyło. Zobaczmy, teraz siądę przy gejze. A nie, dobra, nie, okej, okay, nie, nieważne. Jednak się wypala. Znaczy wróć, jednak się zużywa całkowicie, jednak się... Kurde. Uzupełnia się, o, to chciałem powiedzieć. Czyli dobra. Ale to widać, że będzie jakiś skrót, tylko to trzeba jeszcze odblokować. Dobra, tutaj... Tutaj się szło do tej babki, która dała mi tego questa, żeby mi jakiś... Jeśli dobrze pamiętam, chyba jakiś krzyż, żeby mi przyniósł z komnat tego arcybiskupa. A tędy iść... muszę, najpewniej. O! Proszę, proszę. Bardzo. Co na mnie teraz żygło? Proszę, proszę. Jeszcze takie pułapki. Zawsze miałem, że gra była troszkę za głośno. Żeby się to teraz poprawić. Czy ja byłem tutaj na dole? Półka odporności na atrybuty.
Mamy czegoś termita może? Kurde, akurat ostatni. No to może nie, to może nie. Puśćmy sobie. Zbyt podejrzanie to wyglądało. Kurde. Lecki! Powinno się kryć. To wgniecenie w ziemię jest naprawdę niezłe. Muszę to mieszać. Dajmy to wypaść na sufitu. Kiedy będę się wypaść na sufit normalnie. Pełno jest tych takich roślin. Które też walą kwasem. Dobra, czekaj. To wywalam. Jak oberwę jeszcze raz, to użyję tego. Sześcian. Ja będę miał oczywiście chwilę spokoju. O! O! Proszę, tam jest boss już! Ale tu nie ma dojścia. Okej, okay, no to troszeczkę się trochę nie spodziewałem. Ale wchodzimy na ścianę. Może jakby się zregenerujemy. Co mamy tutaj? Księżycowy kamień półksiężyca. A tu? Oto dlaczego katedra powstała i nie popadła w zapomnienie. Pielgrzymi czczą miłosiernego anioła. Czy ja nie mam miłosierdzia? No ja muszę coś takiego. Okej, okay, teraz będę musiał iść tam. Dobra, teraz skoro to już się zużyło, to poproszę moją ampułkę odporności. Wolne. Troszkę większą korzyść do nas. Czy tu jedzie, tu jedzie, tu jedzie? A jeszcze kogoś słyszałem. O nie! O nie! Proszę, powiedz, że jesteś sam. Tak, tu sto. Tu. No tak, chyba jest sam. Dobra, spróbuję wejść mu na plecy. Może być to trochę trudne, no ale zobaczę. Dobra, nie mam. Fuks! Fuks! To mi się idealnie... Kleba! I pięknie! Kanister kwasu, kamień okrąg gwiazdy, księżycowy kamień nowy i fragment słabego ergo. Okej, same fajne itemy. Ej, ale naprawdę fajnie to wyszło. Udało mi się idealnie po prostu całej tej jego największej siły, znaczy tego jego serii walnić, udało mi się uniknąć akurat. Tak idealnie w bok tego uniknąłem, kiedy zaczął to spamić. Kiedy ja nie miałem w ogóle tego. Oż ty! Ja pierdol! Ty kur... Ja... O! Ej, wystraszył mnie! Wystraszył mnie, legitny wystraszył mnie, skurwiel! Jak mi wyskoczył, kurwa, za rogu. Co za szmata. Ty kurwo jebana. Ej, ale to mnie jednocześnie bawi, że się tak dałem zaskoczyć. O, pamiętnik arcybiskupa. Cecil znów źle się czuje. Bracia Adam znaleźli ją dziś stojącą niczym niektórzy... Zmarli na skraju klifu i sprowadzili ją do domu. Jeśli to tylko lunatykowanie, to nie ma powodu do zmartwień. Obawiam się jednak, że to znów ta typowa dla starej krwi
dla starej krwi? Przepraszam bardzo, ale to jest nawiązanie do Bloodborne'a? I jakby takie kontynuowanie trochę lore Bloodborne'a? Czy stara krew w sensie dosłownym, że po prostu babka ma już swoje lata? Trzymam się na razie opcji drugiej. Wiemy lepiej niż ktokolwiek inny, jak wielka jest siła jej przekonań. Naprawdę wielka szkoda. Bóg cieszy się z rozgrzeszonych. Może mnie też wypadałoby poprosić ją o rozgrzeszenie za odwiedziny na wyspie alchemików. Dzięki Cecil jestem w posiadaniu relikwii. Nie pozwolę tym kanaliom niszczyć kratu. To oczyści miasto. Być może przyjmowanie ich było pomyłką już od samego początku. Ta katastrofa była karą niebios. Trzeba ich było nie wpuszczać 30 lat temu. To będzie jednak koniec. Krat to miasto pobłogosławione przez Boga. Ja, Andreus, przyjdę mu na ratunek. Pamiętnik jest cały podarty. Dlaczego ja? Okej. Troszeczkę mi się nie podoba dalsza treść tego pamiętnika. Okej. Święty znak arcybiskupa. Dobra, czyli z tym mamy się cofnąć. A co jest w sejfie? Wzmacniająca rama związku pracowni. Okej. Czy będzie lepsza? Jest. Lepsza i oczywiście jest też cięższa. No, ale rolki czy tam te odskoki jak na mierze przeciwnika widzę dalej będą szybkie, co mi akurat jest bardzo na rękę. Dobra. Tutaj, tu byłem na dole. Tutaj. Tu się będę cofnąć. Tutaj jak przejdę, to jestem w tym miejscu. Okej, chyba takie podłoże to jest sygnał uważaj na głowę. Kółko odporności specjalnej. Tu mamy kolejny koksownik, chyba to jest dobrze powiedziane. Po prostu wielkie palenisko, które może spalić ten cały kwas. Czy w sumie cokolwiek, co to tam je. O, i tu mamy skrót, widzę. Od razu na początek. Dobra. Jeszcze jest ta winda do sprawdzenia. Katalizator baśni, spoko. Zobaczmy, co się takiego tutaj dalej będzie kryło. Okej, czekaj. Tutaj jest jedno. Tutaj jakieś takie liny, szalne powiedzmy chyba. Dobra. Na start odblokować przejście. Już wybić skrót do bossa. Fragment olśniewającego Ergo. Okej. Okay. Można i tak, nie tak. Można i tak. Jakoś do czego to zależy? W sensie, czemu jak ja walę flambergiem, to tylko na chwilę no dobra, powiedzmy, że odpędzam ten kwas, ale jak walę takim koksownikiem, to się momentalnie po prostu wypala. Jak jedno i drugie to jest po prostu ogień, no to od tego i od tego to się powinno całe zająć tak naprawdę i... Może nie prze... W sumie, czy przestać istnieć to jest dobre określenie? Chyba nie bardzo. Awaryjna ochrona Geminiego. To jest taki sobie akurat. I jako znajdźka w tym miejscu. A tutaj... Fragment jasnego Ergo. Kurde, tak postawione na jakimś cokole? Totalnie niepodejrzane, co nie? I tu jest ta winda. I gdzie to mnie zabierze? Dobra, ciąg za mnie. Okej, lecę na górę. Pytanie brzmi, dokąd? Dammit! I can't find the way out. Monsters everywhere. I need to grab my share and leave. O, tego ziomeczka znamy. Chyba. A nie, to nie jest ten sam gość. Myślę, że to jest z tą wyrzutnią taką, co się pojawił w bulwarze, ale nie. Okej, chyba jest sam, tak mi się wydaje. I nie atakuje, więc...
Może NPC? Chyba mam nadzieję, że to NPC. Wow, ej, ale widok zajebisty. A nie, to jest ten z działkiem! Dobra, tak się tak ustawił, że go... I było... Typie, jakie zajebiste bronie! A nie, to nie jest działo, to jest ten młot, który miała ta rozgrzeszona też. Ej, stary, potrzebujesz ten miecz? Bo ja bym z chęcią przygarnął. Ja pierdolę, jakie zajebiste! Patrzcie to, jakie zajebiste widoczki! Dobra, tam jest fabryka Veniniego. Tu jest ratusz. Tam jest hotel Krat. Tu jest gdzieś chyba bulwar Elysium. Na, o, tutaj gdzieś nad głową Pinokia. O, a tam nas jeszcze nie było. W tam, tam gdzie jest ten diabelski młyn i w tym tu... No, o, o, o. I w tym tutaj okrągłym budynku. Ciekawe. Okej, jakiś tropiciel? Czy tam stalker z... maską psa. Psa? No, psa albo wilka, ale chyba psa. Oh. Well, that's odd. I thought I was the only one with a sound mind here. I'm sure I don't need to introduce myself. Note these golden wings. Yes, you guessed it. You don't know who I am. Preposterous! Everyone in Krat has heard of me. Do you live under a rock? I'm Alidoro the Hound. Treasure hunter extraordinaire. Yes, yes, it's a nickname. I ditched my real name in the past. I'm looking for other survivors of this disaster, but it's been a lonely search, and there's danger around every corner. Do you know of a place where I can take refuge? Preferably someplace clean and comfortable, you know, civilized. Nie, my się możemy zaufać. Kono do hotelu. Hotel Krat. Of course. A haven for all. And it's still safe and sound, you say. I have a lot of searching ahead of me, so why don't I lighten my load? Consider this an act of charity. A thank you gift. Take it. Sierniwo ognia. Okej. Czy jemu nie będę mógł tych ergo oddawać za bossów? Bo jest łowcą skarbu, więc może u niego będę mógł wymieniać właśnie. Te wszystkie erga bossów na coś fajne, na coś, nie wiem, może jakieś bronie nowe? Hmm? Since you're so helpful, I'll give you a peek at my collection. Show me what you're worthy of. O, pogadajmy najpierw. Powiedz mi coś więcej o tej swojej kolekcji. As a descendant of aristocrats, the very best families, I have a duty to the common people. I live my life fulfilling that duty. And part of that duty is ensuring these items are returned to their rightful owners. What I'm showing you is just a portion of the collection. If you come to the refuge, we'll be able to continue our confabulation. Until then, remember this hound when golden wings shine. Okej. A co masz teraz na stanie? Rzadkie ergo. Zabijaj potężnych wrogów, by zdobywać rzadkie ergo. Alidoro to łowca skarbów, który je kolekcjonuje. Możesz u niego dokonać wymiany na cenne bronie i amulety. Okej. I dobra, widzę, że mogę nawet teraz wymienić rzeczy, chociaż w sumie nie wiem, czy mam to przy sobie, czy w magazynie. Ale chyba przy sobie, bo normalnie bym sobie chyba tak po prostu wykorzystać. Dobra, zobaczmy. Amulet tancerza pozwala na uniki nawet przy niskiej energii. Nie powiem. Sounds good. Najlepszych parad nie zatrzymają żadne przeszkody. Aby dać wspaniałe przedstawienie, trzeba się przygotować na wielki wysiłek. Ekstremalna modyfikacja. Zwiększa atak broni proporcjonalnie do liczby punktów baśni. Porzucony styl stróż był eksperymentalnym modelem, który poddano ekstremalnym modyfikacjom, aby sprawdzić, na co stać kracką myśl inżynieryjną. Wynik był imponujący, jednak miał swoją cenę. Amulet podboju. W przypadku udanej gardy doskonałej tymczasowo zwiększa obrażenia zadawane atakiem broni. Ej, zajebiste. Ta marionetka zmierza do miejsca, w którym płyną ogień, elektryczność i kwas. Nie wolno się jej opierać, należy ją pokonać i ruszyć dalej. Ej, fajne! I dobra, to są kolejne. Za Fuoco,
za Murphy'ego i za tambur majora. Tutaj też kolejne mamy bronie. Zobaczmy. Sprężynowy miecz siedmiozwojowy. Siedem eksplozji, to jest coś nowego. Mocny pionowy cios. Cięciu w dół towarzyszą liczne eksplozje zadające obrażenia przeciwnikom znajdującym się przed tobą. Okej. I parowanie gardą, to już znamy. Drogocenny sprężynowy miecz siedmiozwojowy, który przechowywano w wielkiej pracowni. Nawet Geppetto nie był w stanie odtworzyć tego arcydzieła. Siedem... rozumiem, hashtag jak krzyżyki, mam czytać, tak? Siedem krzyży na siedmiu ostrzach. Tekst wyryty na relikwii ze wschodu zainspirował techników z pracowni do wykonania arcydzieła dla nowego pokolenia. Okej, okay, kurtuazja. Co, będę mógł tak, kurde... tym? O, i tego nie mogę rozmontować, co tu jest. Czyli to, jak wezmę, to muszę używać z tym, co je, z tym, co dostanę. Okej. Okay. Kurtuazja. Zgromadzi siłę, by ruszyć do przodu z mocnym, przebijającym atakiem. Okej. Okay. I kontra absolutna, to też znamy. Kurtuazja. Ukochane narzędzie samoobrony przywódcy odtrąconych. Skrywa się pod postacią parasolki, jednak w chwili ataku pokazuje kły. Godność można okazywać tak na sali balowej, jak i na polu bitwy. Przywódca odtrąconych czuł się równie pewnie w obu tych miejscach. I święty miecz Arki. Stoickie uderzenie, to znamy, ale przeróbka jest nowa. Transformuje broń, wydłużając ją. Po transformacji następuje tymczasowe zmniejszenie zużycia energii. Okej, okay, zalatuje trochę Bloodborne'em. No, tylko że w Bloodborne każda broń mogła być transformowana, a nie tylko jedna. Wyjątkowy wielki miecz, który spoczywał w katedrze świętego Frangelika, może przyjąć formę miecza lub glewi. Kopie broni świętej z Arki stworzono, aby marionetki mogły ich używać podczas oficjalnych krackich uroczystości, jednak legendarnej świętości nie udało się skopiować. Okej, nie powiem, ten amulet podboju naprawdę mnie kręci, jeśli chodzi o zdobycie go. Znaczy, jeśli o kupienie chodzi. Ale niestety, jeśli już wpada mi garda doskonała, no to fuksem. Więc myślę, na razie będę inwestował w bronię. Więc bierzemy. Po kolei. No i tu nie mogę, bo nie mam tego erga. Czyli zakładam, że zapewne ponownym przejściem gry będę mógł wykupić sobie te wszystkie amuleciki. Czy tam w ogóle wszystkie te braki. No chyba, że jakoś będę w stanie drugie te erga sobie tak po prostu wyfarmić. Choć szczerze, trochę w to wątpię. Okej, nie ma tekstu na to, że z nim... że mi to sprzedał. Trochę szkoda, nie powiem. Dobra, to zobaczmy, jak się tym walczy. Okej, tutaj widzę, jest wszystko gorsze, ale... głownia jest... nie jest to w ogóle ulepszone. I to są oczywiście te... specjalne bronie. Czyli do tego ulepszenia tych będę potrzebował tego lepszego kamienia. To dobra, zobaczmy. Jak się tym walczy. Jakie to jest wielkie. Ej, ty w ogóle, to jest to mam na plecach, nie? No, to jest ten, a proszę, akurat. Akurat dostałem to, co chciałem. Okej. Okay. Nice. Okej, czekaj, czy to bije większy damage. Jak się rozkłada. Who knows? Okej, no niestety tych 7 eksplozji wam nie pokażę, bo nie mam jak tego naładować. Kurtuazja. Okej, mamy rapier. O! Aha! Okej, ciekawa, tak nie powiem. Tutaj też to pchnięcie i tak dalej, tego nie jestem w stanie wam pokazać. No i święty miecz Arki. Okej, też miecz sporawy. O, ale tutaj ładowany atak jest taki
większy. W sensie taki... takie wbicie spod mordy, powiedzmy. I zobaczmy. No, oczywiście czy glewia wzmacniająca jest mocniej, czy mocniejsza. Ma większy damage. Znaczy damage. Wszystko ma większe, poza redukcją obrażeń gardy. Ale kurde, ten świetny miecz Arki to jest broń, którą z wielką chęcią sobie przetestuję. I nawet bym to zupgrade'ował. Problem jest tylko to, że niestety nie bardzo jestem w stanie cokolwiek z tym zrobić. Okej. Okay. Nie powiem. Spoko. Jestem ciekaw, w którym miejscu on się będzie znajdował w hotelu. Okej. Okay. Amulety jakieś mam, tu mam tylko to obciążenie. Ale nic tutaj nie potrzebuję z tego. Dobra, no to co? Idziemy po bossa w takim razie. To nie powiem, trochę się tej walki obawiam. Czy będę w stanie tak szybko tędy wrócić? Średnio. Dobra, tam nie będzie przeciwników, więc użyję po prostu zegarka. Przy okazji się podleczymy też. Co nieco. Szkoda, że to odpoczęcie przy Stargazerze nie regeneruje mi też tych punktów baśni. Nie powiem, że powinno, ale byłoby to naprawdę miłe. Bo te punkty baśni są dla nas swego rodzaju maną, więc gdyby to się regenerowało przy Stargazerze, slash przy ognisku, bo naprzemiennie będę tego używał, no to na spokojnie mogłoby być to uzgodnione i byłoby to spoko. Śpiewajcie ku chwale nowego świętego. Ja? Święty Andreus, poświęcę tę ziemię. Oho. To już chyba wiemy, z kim przyjdzie nam walczyć. Czy ja chcę użyć zjawy? Ja mogę. Akurat zjawy w przeciwieństwie do graczy nawet pomagają bardziej niż przeszkadzają, więc... Dobra. Nie mam totalnie pojęcia, z czym przyjdzie mi się zmierzyć, poza tym, że najprawdopodobniej jestem celem Andreusem. Dobra, no tutaj coś ewentualnie... Sześcian... Nie no, sześcian nie ma co. Zresztą i tak mi to się w trakcie tego nie przydało, bo... za długo trwa użycie tego. To jest co? Tymczasowo zwiększa dyskrecję, katalizator baśni... Ona jest taka sobie tutaj, czy tak sobie jest tutaj potrzebna. Ścierniwo ognia. Termit. Żebyście mogli tych termitów kupować. Wykupimy sobie tego w cholerę tak naprawdę. I głównie tylko na te lokacje. Dobra, lampa raczej nie będzie mi potrzebna, to zamiast... Albo nie. Zegarek nie będzie mi w trakcie walki potrzebny, więc zamiast zegarka dajmy sobie... ścierniwo, a lampę po prostu usuniemy. I się świeci. Dobra, YOLO. To jest Andreus? Człowieku, coś ty ze sobą zrobił?
Okej, okay, maska spadła, super. I spadło coś jeszcze. Co to jest? Padły arcybiskup Andreus. O, w ogóle był? Ty, pokryzy się melodią. Okej, poznajmy arcybiskup. Mogły zapalić? Trzymaj się z nami od maszyny, mi się wydaje. Okej, czemu ja unikam? No to się nie ściągnie, że już słyszę, że po prostu nie robię. Kurde, akurat zdążyłem przed sobą. Ale nie, bo się nie regeneruje, jego trzeba na pierwszy cel. Tak samo jak te wszystkie ciała. O. Jest! Gdzie? Tu. O, dobra. Jest! Dobra. Co? O, kastenka, czyli druga faza. Jak nic. Będzie druga faza. To jest chyba faktyczny Andreus, coś mi się wydaje. Okej. Chociaż kto wie. Spodziewałem się tam twarzy, ale jednak twarz się okazała być inna. Niedobrze, lecz się. Oj! Co robi, co robi, co robi? Dobra, jeszcze żyje, na szczęście, jeszcze żyje. Co to był za czas? Okej, nie lubi się z ogniem, to jest zrobione co wiem. Nie płyn dalej. Aj, aj, aj. Dobra, czekaj. Jest! Jest! Stop pierwszy razem! Okej, czyli co?
On odwalił i... Co tu się stało? No po... Okej. Dobra, co tu się dzieje? Co jest? Co to jest? And now the stage is set. Halo? Co tu się od Janie Pawliło właśnie? Ergo zwyrodniałego anioła. I want to go back to the old Krat. The old me. Before the green overtook me. Okej. Dwa pytania. Po pierwsze, kim był ten gość, który tam sobie zasiadał przy jakiejś dziwnej machinerii? I dwa, dlaczego... W ogóle, kurde, mogę sobie jeszcze broń zapalić w trakcie walki, to o tym nie pomyślałem. I dlaczego facet jakby zassał Ergo z Tambur Majora, z Murphy'ego, z Fłoko i z ciała biskupa, czy tam arcybiskupa, no zastał je do jakiejś maszynki. Co tam się dzieje w ogóle? I w sumie też to ważniejsze, co to jest za typ? Jak już zapytałem po raz pierwszy. Bo ja już mówiłem w pierwszym pytaniu. $10,000 ergo. Nice. Dobra. Lampka. Garek. Zobaczmy to nowe ergo. Ergo pozyskane od upadłego arcybiskupa Andreusa emanuje olbrzymią mocą. Złoto potrafi powoli skruszyć nawet dobroć świętego, niezdolny do zrozumienia, jak bardzo stał się zepsuty, uciekł w ułudę, że został wybrany przez anioła. Ja. No chyba nie. No chyba jednak nie. I okej, możemy iść do... Gepetta chyba? Żeby mu powiedzieć o tym ziomku. I możemy iść do... naszego twórcy, naszego łowcy skarbów, żeby mu oddać... to ergo i z wielką chęcią to uczynię. Nawet sobie aż pochodzę po ludziach, zobaczę, czy ktoś ma coś nowego do powiedzenia. O, mglista noc jest nagle. People have no idea. Thanks for keeping. Dobra, ona nic nowego nie ma. No, Pulcinella wątpię, że będzie miał coś nowego do powiedzenia, ale może będzie miał coś nowego na stanie. The House of Anini, even... Nie, ciągle ma tylko te korbki. Ale je też trzeba będzie prędzej później wykupić. Venini, ty coś powiesz? I've been investigating the puppet frenzy and... it looks like I need your help. First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. The name lacks a certain flair, but I assure you it works. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. You, on the other hand, would you? Could you? I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No, I suspect the ergo itself is corrupted, or at least compromised.
I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. It breaks my heart to see puppets turned into murderous tools of bloodshed. Decoder, decoder fal erg. I always welcome friends. Dobra, to już było. No i nie, nic nowego poza tym nie ma. Ale mamy questa od niego. Dość szybko się on zakończy, ale mamy questa. You know that stalker? The hound? Is it true you brought him here? Wow, I didn't know he was still alive. Thank heavens. I haven't seen him in person, and I don't know how I'd react. How do you thank the man who saved your life? I'm so glad that someone so kind has reached safety. And speaking of safety, please take care of yourself out there. Proszę, czyli nasz łowca skarbów uratował genii tyłek. Życie po prostu, bo tyłek to pewnie mógł uratować sam sobie. You're not the only one who's curious. Most people get around to asking where I'm from. My looks give it away, don't they? Suffice it to say, I'm from the country of the morning, beyond the ocean. But I wouldn't be much of a tour guide. All I know about it is their weapons. My family was a house of weapons specialists. It's quite a reputation to live up to. They almost took charge of planning for the grand exhibition. But that's their reputation, not mine. And they deserted me when I was little. I don't even know who they are. And my reputation is my own. I suppose my only connection to them would be weapons. So I'm an orphan, and that hardly makes me exotic in Krat. Can I help you with anything else? Możesz mi zmajstrować katanę, bo z wielką chęcią bym taką broń powitał w tej grze. Dobra, zobaczmy. Kamień przymierza. Zobaczmy. 170. Ten miecz bym... Miecz? Dobra, tego nie będę patrzył. 157 i 170 te miecze. Tutaj. O, 11 się podnosi, czyli to ma teraz 178. Proszę. I to jest na... A sobie dobra, bo tego też często używam, no to YOLO. Aktualnie ma to... 189. A ten miecz praktycznie goni te glewie. Więc dobra, bierzemy to. Okej, tak jak sądziłem, dwa teraz potrzebuję. I proszę, 201 na drugim poziomie, a tu na plus 6 będzie miało 201. Także już widać, że mieczyk, święty miecz Arki będzie naprawdę fajną bronią. Aczkolwiek jeszcze trochę przyjdzie, zanim będę chciał z niego... Dobra, chcę już z niego skorzystać, tylko jeszcze trochę przyjdzie, zanim będę w stanie coś fajnego z nim robić. Dobra, rękojeści nie chcę przerabiać, broni też nie chcę montować. Co nowe było, to już powiedziałem. Dobra. Gdzie może być ten ogar? Nie tutaj? A tu? O, okej, trafiłem. Jest ogar i jest kotoł. Zobaczmy, jak kotoł zareaguje. Okej, ciągle tak samo. Czyli jeszcze nie jesteśmy wystarczająco człowiekiem, żeby dał się pogłaskać. Siema, mordo. Mam ergo, chcesz? Oh, it's you! This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound, a descendant of the city's most aristocratic families. Repaying debts is what we nobles do. Anyone with a worthy spirit is especially welcome. Accordingly, I shall give you the honor of laying eyes upon my treasure. However, you must prove your worthiness. For this legendary treasure, the ergo of a powerful enemy shall suffice. It's up to you if you want to make the exchange. Take your time to admire it. I've certainly done likewise. Okay. I zobaczmy, co tu mamy. Amulet bezimiennego, który wygląda jak łeb tego, co wylazło z
tego drugiego, co wylazło z Andreusa. Szansa na zerowe zużycie podczas używa... Jakie zajebiste! Jakie zajebiste! Ej, teraz mam dylemat, co wziąć? Czy broń, czy ten amulet? Kiedyś nawet marynetki traktowano w karcie jak bohaterów. Ten amulet pozostałość po marynetce straży, którą okrzyknięto bohaterem. Jakie to jest świetne! Mogę użyć... Mogę tak naprawdę mieć 5 ogniw pulsu. Jeśli dobrze rozumiem, jak to działa, ale na przykład 5 użyć może mi się zdarzyć, że 2 razy wyleczę się, ale za darmo. Zajebista rzecz! A tutaj, trójząb przymierza. Łączone pchnięcie z szarżą, no to jest chyba to, co robią te marynetki, na przykład z widłami. Parowanie gardą, znamy. Broń obuchowa. Okej. Okay. Rytualny trójząb, który spoczywał w relikwii Trismegistosa. Podobno broń ta należała kiedyś do znakomitego wojownika służącego pradawnemu królowi. Wojownik morza poprzysiągł chronić swój lud przed przeklętą relikwią. Dotrzymał swojej przysięgi, a jego skóra stała się zielona od ciosów. Okej, okay. Jakby sorry. Nie powiem, chciałbym do kolekcji tę broń wziąć, ale nie. Biorę to ergo, biorę ten amulet z wielką przyjemnością. Stary, nie wiem skąd ten amulet wytrzasnąłeś, ale to ten amulet ze mną zostanie teraz na dłużej. Obrażenia zadane marynetką zwiększa zdrowie. Może na razie... Może to zdrowie, bo to mnie aż tak nie powinno zaboleć. Okej, 59%. Okej, rolki są dalej szybkie, to mi się podoba. The cathedral. It seems nowhere is safe now. Maybe those who went there seeking refuge became monsters somehow. But the petrification disease turns you to stone, not into a monster. I'm worried about the Malam district, just below the cathedral. I wonder whether there are monsters there, too. A co jeśli ta zamiana w kamień to jest taka poczwarka? I wiecie, że zamieniają się w kamień, ale w tym kamieniu przechodzą jakąś mutację i stają się potworem. You're full of surprises. A puppet that keeps changing, keeps growing. I can feel a change in your ergo. Change is never easy. Look at me. A human trapped in the shackles of the past. I wish I was back in Krat before the petrification disease, before the disaster. Krat was a city of light, a city of joy. I wish I could go back, even just for one day. Dobra. Co powiesz, Geppetto? A victim of the petrification disease turned into a monster. That's just tragic. Could the disease lead to puppet frenzy? No, that doesn't make sense. Remember, puppets cannot get the disease. But puppets shouldn't frenzy either. I made them to obey and protect humans, not go berserk and harm them. But the stalkers blame me. They think I worked with the alchemists to spread the disease to puppets. How sad. All this resentment, with a lie at the root of it. That's why my only wish is that you stay a good boy. No resentment, no lies. Kurde, patrzcie. Geppetto nie chciałby, żebyśmy kłamali, ale my tak naprawdę, żeby się chronić, to musimy kłamać. Ale w sumie nie musimy jego okłamywać. Więc żeby chronić siebie, możemy kłamać. Ale z Geppettem powinniśmy być szczerzy. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie, myślę, w tej sytuacji. The city have asked me... Dobra, i tu już nie ma więcej.
Geppetto nic do powiedzenia. A szkoda. Wielka szkoda, nie powiem. Dobra, to będzie zamknięte, co nie? Tak. Klucz do ulicy Rosy i Izabel. Dobra, to co? W hotelu pogadane. Zebrane wszystko, co się dało, to czas wracać, gdzie byłem, żeby się zająć inną rzeczą. Czytaj, progresować dalej fabułę. Zobaczmy tylko tutaj film. To już mieliśmy. A patrzcie, kurde, jeszcze tutaj mamy to. Dwie rzeczy, jedną, którą muszę oddać i obie, a dwie muszę przeczytać. Święty znak arcybiskupa. Święty znak zdobyty w pokoju arcybiskupa. Cecile chciała zobaczyć przed śmiercią ten należący do arcybiskupa przedmiot. Arcybiskup odznaczał się taką siłą charakteru, że nazywano go świętym skratu. Powiadają, że pod jego wpływem nawet mordercy wyrażali skruchę przed obliczem Boga. I dekoder fal erga. Dekoder fal erga pozostawiony przez Veniniego. Urządzenie to odnajduje błędy w zapisie Wielkiego Przymierza w marionetkach. Venini postanowił przeanalizować falę erga marionetek, aby określić przyczynę ich furii. Pozbywając się marionetek na terenie całego kratu, możesz zdobyć pokaźną liczbę nagrań. Okej, okay, czyli jak rozumiem, po prostu ja mam walczyć i w trakcie walki to się będzie jakby ładować i w pewnym momencie mam to oddać. Tak? O to chodzi? Bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Jak inaczej rozumieć posiadanie tego przedmiotu? Oficjalne odzienie trupicieli z frakcji odtrąconych. Niebieskie fraki są ich dumą. Odtrąceni, którzy zostali odrzuceni przez kracką klasę panującą, marzyli o wywróceniu zastanego porządku do góry nogami. Połączyli siły z alchemikami z wyspy, rozpoczynając złoty wiek kratu. Okej, nie powiem. Fajny frak. I strój myśliwski swojego doktora. Wygląda zwyczajnie, jednak tkwi w nim coś straszliwego. Postanowiłem zapewnić im wytchnienie, dopóki wciąż byli ludźmi. To było jego ostatnie przyrzeczenie, zanim stracił ego jako lekarz. Chociaż nie, czekaj, nie. Biblioteka. Najpierw do biblioteki lecimy. Żeby na koniec odcinka jeszcze oddać Cecil ten... ten symbol. I zobaczymy, czy będzie znowu wybór, żeby na przykład skłamać. Bo my już wiemy, co się stało z arcybiskupem, ona jeszcze nie. Tak więc... O! Cecil? To ty? It's too late to stop me with a measly holy mark. I wonder what your flesh tastes like. The fuck? Co się z tobą stało, kobieto? A metal nie ma smaku. Fragment jasnego ergo. Okej, okay, czyli... jednak nie było kłamstwa, po prostu trzeba było ją zabić. Okej, okay, czy ona się teraz odrodzi, czy już po prostu zniknie? Nie, znikła. Dobra. No nie powiem, to było... ciekawe. Nawet bardzo. Czyli faktycznie symbol po prostu leci jako kolejne wspomnienie o postaci. Ten dekoder sobie jeszcze sprawdził a propos tego, co mogę zrobić na przykład z tymi. Znaczy po prostu, czy jak będę nawalał marionetki, to czy się coś stanie. Ale to może już poza nagraniem zrobię, żeby nie przedłużać za bardzo. Tutaj jeszcze wrócimy się do naszego ziomeczka alchemika, żeby jeden, odzyskać kamień baśni i dwa, zobaczyć, czy ma może coś do powiedzenia.
Gold coin trees are said to blossom when plague stalks the land. Nie, okej, dobra. Czyli on tutaj, dopóki tych... jak to się nazywało? Złote dukatowe owoce, jakoś tak chyba? Nie pamiętam teraz, co to było. Po prostu drzewo, jakieś tam drzewo owoców znaleźć. Dopóki tego nie ogarnę, no to on nie będzie chciał po nic z nami gadać. Tak więc dobrze, wracamy. Tam do miejsca walki z bossem. No i co? Dalszą część będziemy poznawali tego całego miejsca w kolejnym odcinku. Ale jako iż prawdopodobnie nie będę musiał już walczyć z marionetkami, znaczy z tymi potworkami, no to myślę, możemy sobie zmienić rękę Legionu na właśnie sokole oczy i ją potestować. Ale ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Cześć!